Dzień dobry Państwu, witam. Czerwony Korsarz z Gdańska. Tym razem jestem w Olsztynie, w Marynie Słoneczna Polana. Mamy tutaj dużo jednostek, jak widać, pływających i latających też. Idziemy dalej. Tutaj pomoc B. Dzieci do lat 12 stąd jedynie w kapoku mogą wchodzić. No bo niebezpiecznie można wpaść do wody. To są pomosty. Tutaj mamy takie omegi, proszę bardzo. Tutaj omegi, pokażmy te omegi. Ale plastikowe, no takie te tradycyjne to były drewniane. Ja tam widziałem jedną drewnianą tą omegę. Tam jest w środku w hangarze, ale to później pokażemy. Dobra, idziemy dalej. Tam nie przejdziemy. Musimy wyjść. Musimy wyjść. Dobra. To jest sawenna. No. Ćma barowa, no. Patrzcie, jakie fajne nazwy. Ćma barowa tutaj stoi. Ćma barowa to jest ta łódka, które wszystkie ćmy wchodzą. Ćma barowa, pokaż. A tu jak ktoś nie ma smaku, to szczególnie po COVID-zie smaku nie mają, to tym łódką trzeba pływać, żeby smak odzyskać, prawda? Także ja polecam pływanie na łódce, przepraszam, tutaj proszę, na łódce smak polecam pływanie, bo wtedy można smak odzyskać. Dobry smak. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Dzieci są pod opieką rodziców. Powyżej 12 lat mogą wchodzić w kapok. O, słońce już tutaj świeci, no bo to jest słoneczna ta Marina Słoneczna. Ahoj. A wy co tu robicie? O! Przepustki macie? Przepustki macie? Pokażcie. Mają przepustki, zobacz. Pokaż kamera. O, jest przepustka. A ta jest nawet z Gdańska. A ty nie masz. Ty ja nie mam, a ty jest nawet z Gdańska. Ja jestem z Gdańska, czerwony. Ale ona też jest. Ona też jest z Gdańska? No. A gdzie ty mieszkasz w Gdańsku? Na jakiej dzielnicy? Nie wiesz, palucha z budziwymi. Na jakiej dzielnicy? Na jakiej dzielnicy? Nie wiem. A tego nie wie. Ja wiem. Przy Falowcu. Ja jestem. A to na Przyborzu. Ja jestem M z ulicy Kwiatowej. Aha. Teraz wiem. Co wy tu robicie? Złoty pierścionek. Szuka cennej sukienki. Która... Sukienki? Ślubnej. Do sukienki. Nie, ślubnej. To twoja sukienka była? Nie, nie. Ahoj. 60 osób to robiła. 61. Malowali nawet podwodę. Już się trochę zamąciło. Taka wiemy. A my właśnie nakręcamy film. Tu jest to. Tu nakręcamy. A ty masz brodę fajną, ty łysy. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Azja. Azja, no to film to kajpę. No. A co ty mi tu robisz? Gdańska ci zrobię. Miała wizytówka jest, nie? Patrz, jakby święcie miał. Dlaczego on ma oko? Nie ma oka. Wiesz, uważaj, żebyś nie padał do wody. Ten tu? Tak, dawaj. Weź go tam, ale podejdź bliżej, no co? Podejdź bliżej do brzegu. Nie, no to co? Wywodzisz mu 50 zł. Gdzie mi weźmie, nie? Ja to jakieś są w nurku, jeszcze to, żeby sam nie pochlapał. Żeby na stacza nie pochlapał. Mniej więcej. Muszę być trochę tu. Muszę tu uwierzać to. Kobiety tłumaczą. Rozumiem go być w Polsce. Nie wiem, jak się da udziany zrobić. W sumie łatwiej zrobię. A tu umiesz pływać?
Ja umiem. My się dopiero uczymy. Ja też umiem. Filmuj ten statek. Już nie wolno ile ma filmować. Będziemy żyli. Tak, było tam kiełko. Ale nie tak. Wyszczepione? Ale nie inne. Na COVID też? A wy? No dobrze. Ale to trzeci pies no. Trzeci oddał. Trzeci pies. To musi się szybko porozważać. Jest trochę zamulone. No molista. Pokaż tego nurka teraz. Ale wiesz, tam ma dużo... Jest bardzo, słuchaj, jest bardzo mała widoczność, nie? Nic no. Nie widać. To ma dużo świecidełek, to może akurat funkcję będzie trafić, to nie? O, świecidełko. No i pili, że nie dojdzie nas poklepać, to pokażę. Poszedł na łódkę. Do wody poszedł. Dobra, na łódkę teraz. I to płynąć? Chciałam go tam pod wodą. Kateri? Nic nie słychać chyba. Słuchaj, coś pod wodą? Przygotować się do abordażu! Eskortujesz ich? Nie? Mogę odstrzelić. Co? Mogę odstrzelić. Mogę ich odstrzelić, rozumiem. Nie, nie! Dobre chłopaki. Dobre? Tak. Zobaczymy, czy mają beczkę rumu na burcie. Zobaczymy. Filip! Filip, wracaj. Oni nie mają tego. Wiatru nie mają. To na holu. Pewnie chcą holu. No i tak to jest niestety, wiatr się kończy, dzień się kończy, wiatr się kończy, słońce jest, chociaż dzisiaj słońca za dużo nie było, ale jest słoneczna marina, więc słońce jest. O, tutaj mamy łódkę, która właśnie skończyła jej się wiatr i nie może dobić do mariny. Poszedł po nią motorówką. Filip poszedł po motorówką po nią. Bo Filip da radę, no pewnie będą ciągnąć się na holu. Zobaczymy. Żagle rzucają, pokazują, co tam się dzieje. Żagle, grot został zwalony, fok został zwinięty. No i teraz będą płynąć pewnie na holu. Lulu. No i Filip musi ich ciągnąć. No, już płyną. I wejdą do portu na holu niestety. Flauta się zrobiła i nie ma wiatru. Cholera, no. Na morzu też rzadko, ale się bywa. Ale to jest jezioro. Jezioro to jest jakie? Krzywe. Widać, że krzywe. Jezioro krzywe. To nie krzywe, to ukiel. To jest ukiel już? A, krzywe to tam za rogiem. Ten Auker nazwany. Ale dlaczego krzywe? To tam jest krzywe? A to jakoś komuniści nazwali. Aha, ale tak ma... Znaczy, bo ukiel. Ukiel się nazywa. Tak. No to dwie nazwy ma, ukiel i krzywe. To są podwójne nazwy. Komuniści krzywe. Dobra. Filip, dawaj czadu. Cała naprzód. Czyli to jest ukiel, tak? Miejscowi mówią, że to ukiel. A komuniści zrobili krzywdę. Oj, kaczki, uważaj, bo masz kaczkę na tyle. Na kursie kaczki. Niech one łóżą. Ledwo ciągnę, mam żelsko na śrubie. No to... Dobrze, tu mowa. No, załoga, przygotować się teraz do abordażu. Beczka rumu na burtę, bo będzie dziura. W okręcie. Macie beczkę, burtę? Przepita. No to jaja będą odstrzelone teraz. Jaja będą odstrzelone. Nie ma to tamto. Ahoj, tam płyną ratownicy, idziemy tam. No. Ahoj. Czy Polska jest na teren? Cześć. Trzeba. Skąd jest? No trzeba. Z Olsztyna. Z
chodzi. A ja z Gdańska, ale mam patrzę. Cześć, ciebie piątka. Co się boi? Chodź od pracowników. Co tam przemycasz przy plecaku? Mów. Cześć. A przepustki nie masz? Przepustki nie mam, bo to jest nielegalnie. Nielegalnie też. Dobra. Rabuje się, to się ma, nie? No. Mam zaledwie. Idziemy dalej. Także jak mnie widzicie, to chciałem wszystkich pozdrowić. W Gdańsku też, ale z Olsztyna tym razem. Czerwony Korsarz pozdrawia. No jestem tutaj na tym, nad jeziorem tym, jak to się nazywa, Krzywy albo... Ukiel. Albo Ukiel, jak to... Dwie nazwy mają podobno te jezioro. No dobra, ahoj. I zapraszam na... Nad jezioro, no też można, no. Ale na plażę na Stogi w Gdańsku też zapraszam. Ahoj!